Studenckie koło hydrologów ATH przygotowuje akcję, która sprawi, że święta dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Placu Fabrycznym będą radośniejsze. Jest to studenckie koło hydrologów. Koło to zajmuje się jak i hydrologią, tak i zagadnieniami związanymi z hydrologią, a także organizujemy właśnie akcje społeczne, takie jak akcje krwiodawcze, no i tutaj widoczna kartka dla dziecka. Hydrolog zajmuje się zagadnieniami związanymi z wodą, z rzekami płynącymi, jak i też stojącymi, także renaturyzacją rzek oraz opisywaniem wszystkich zjawisk zachodzących w rzekach i opadach. Drugi raz członkowie studenckiego koła hydrologów ATH sprzedają kartki świąteczne wykonane przez samych studentów. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych. Prezenty wręczą dzieciom ze świetlicy środowiskowej nr 1 przy Placu Fabrycznym w Bielsku-Białej studenci przebrani za świąteczną ekipę na czele ze świętym Mikołajem. Było to robione między zajęciami i głównie po zajęciach oraz podczas spotkań naszego koła naukowego. A skąd pomysł? Bo tu widzę, że są pewne wzory użyte, że są podobne te karteczki. W zeszłym roku już organizowaliśmy podobną akcję. Jeden wzór jest powtórzony. Reszta wzorów to jest produkcji już i pomysły kołowiczów. W zeszłym roku akcja się akurat powiodła. Zebraliśmy około 900 zł i za te pieniądze zakupiliśmy 6 gier planszowych oraz 30 paczek dla dzieci. Ile kosztuje jedna karteczka? Kartki jedne są po 3,50, wyszywane i malowane są po 5 zł. Jest jeszcze szansa na kupienie takiej kartki. W piątek, 9 grudnia, przy Placu Fabrycznym, w okolicach sali W11, od godziny 8 do 10. Kartki będą sprzedawane do wyczerpania zapasów. Wesołych świąt!